O ty najgorszy, ty kurde, rekinie! Masz dzida w oko, dzida w oko, dzida w oko, dzida w oko, dobra. Proszę państwa, widzieliście w tym momencie atak rekina na człowieka. I to nie pierwszy jego atak i tak naprawdę pewnie nie ostatni, ponieważ jesteśmy w rafcie, proszę państwa. Ja jestem oczywiście Hogaty, a to jest pierwszy odcinek z Zagrajmy w Raft. Pełną wersję gry, która kiedyś tam dawno temu była właśnie też dostępna, ale wyglądała troszeczkę inaczej z tego co pamiętam, kiedyś nagrywał ją chyba Floti, teraz bodajże też ją nagrywa, na dobrą sprawę wczoraj nawet nie na prośbę, na to, że Sylo powiedział, że hej, kupiłem sobie Rafta, bardzo fajna giereczka, którą wcześniej też grałem, też sobie grę kupiłem, bo z tego co wiem, z tego co już zagrałem tak naprawdę wczoraj, to jest ona na multi, nie wiem na ile osób, ale grałem w nią wczoraj właśnie z Sylwestrem i powiem wam, że grało nam się na tyle dobrze, że tak naprawdę 3,5 godziny jak z bata strzelił, nie? W sensie minęły tak szybciutko. No, na dobrą sprawę to moje 3,5 godziny pierwsze w Rafta, bo wcześniej nie grałem, wcześniej tylko tyle co pooglądałem chwilę. Także w tym momencie startujemy z tak naprawdę moim serwerkiem, bo tutaj można te serwerki tak jakby sobie tworzyć. Swoje światy, no grałem wczoraj u Sylwestra na świecie, także nie mam niestety tych wszystkich rzeczy. Sylwestra teraz też niestety nie widzę, pewnie chłopak śpi jeszcze. Także stwierdziłem, że założę sobie nowy świat i pobawię się troszeczkę samemu. Oczywiście, jeżeli Raft wam się spodobał i chcecie więcej Rafta na kanale, przy czym bardziej myślę, że skupiłbym się wtedy już na multiku i chyba na tym rozbudowanym bardziej świecie, chociaż no też możecie pisać jak chcecie, to śmiało możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, no i oczywiście za wszelkie porady bardzo podziękujemy, bo wczoraj pograliśmy te 3,5 godziny, także ten early game powiedzmy mam mniej więcej za sobą, chociaż early game, to też nie tak do końca early game, bo wbiłem do Sylwestra na łajbę, jak już ją miał jakoś tutaj gotową, także teraz tak. Ja bym chciał coś wybudować i potrzebuję jak widać już picia przede wszystkim, także co ja potrzebuję? Prosty filtr na pewno, to potrzebuję. Potrzebuję pusty kubek, żeby pić i potrzebuję prosty ruszt, aby robić jedzonko, także przede wszystkim bierzemy ten filterek, stawimy go sobie gdzieś tutaj, mniej więcej. I teraz tak, czekajcie, bo ja muszę szybko wody sobie zgarnąć. Także zgarniamy wodę do kubka, wodę z kubka wlewamy oczywiście do właśnie tego filterka i ten filterek nam przegrzeje tę wodę słoną na wodę słodką. Także w ten sposób musimy chwilkę teraz poczekać, aż to się zrobi. Buraka nie chciałbym w tym momencie tutaj tak jakby robić, ponieważ czekajcie, poczekamy na tę wodę, ponieważ buraka możemy zrobić na nowsze buraczki, tak? Możemy farmę założyć, także póki co ja bym chciał zrobić farmę przede wszystkim. Okej, i pijemy wodę. Dobra, i lejemy nową i niech się przegrzewa już nowa. Teraz tak, jak zaspokoiliśmy swoje pragnienie, mały skrawek, tak, skrawek ziemi. To jest to, co chciałbym aktualnie stworzyć. Czyli tutaj będziemy właśnie sobie sadzić. I teraz tak, zrobimy to sobie tutaj, zaraz za wodą. Posadzimy tutaj jednego buracz. Ale zdupiłem. Ale zdupiłem w tym momencie. Ojejku, zjadłem buraka. Powiem tak, no czasem jeszcze się mylą przyciski. Ja pierdzielę, zamiast posadzić tego buraka, to go po prostu zjadłem. Ale przypał. Okej, dobra, póki co woda zaspokojona, w sensie pragnienie zaspokojone. Hak mi się zniszczył, czyli muszę sobie stworzyć nowy, plastikowy hak. Zastanawiam się, czy wędkę będę mógł zrobić. Trochę liny. Okej, trochę liny. Muszę oczywiście wszystkiego cały czas tutaj wszystko najpierw sobie łapać. Cały czas zbierać przedmioty, bo cały czas one nam będą potrzebne. Tutaj rekin śmierć, kurde, najgorszy będzie chciał mnie zaraz znowu zaatakować pewnie, ale ja mu się tak łatwo nie dam. Okej, póki co mamy podstawy, tak jak powiedziałem. Póki co mega podstawy, także ja sobie wezmę znowu pićko i znowu sobie zagotuję nowe. Okej, niechaj tak się robi. Czy ja coś zrobiłem właśnie, nie? Sobie napełniłem chyba wodą słoną kubek, ale tego nie chcemy. Oczywiście są tutaj beczki, które możecie zauważyć. Niestety jest noc w ogóle, no łóżka w tym momencie nie zrobię. Jest noc i możecie troszeczkę mniej widzieć.
Ale możecie mi zaufać, no są tutaj beczki, z których leci tak naprawdę więcej przedmiotów i lecą przedmioty, których normalnie sobie tutaj z wody nie zgarniemy, jak chociażby odpadki, które nam bardzo się przydają. O, kamień na przykład, projekt obornik, o tego nie miałem, projektu jeszcze... O, ty... A, ty najgorszy! Siulu! Dobra, przegoniliśmy rekina. Ogólnie rekin też ma jakiś tam stan zdrowia swój, nie? Pasek zdrowia, także po jakimś czasie tego rekina zabijemy i będziemy mieli z niego mięsko, możemy mieć z niego głowę na przykład rekinią. No, także dobra, tu sobie naprawimy, chyba nic więcej nam nie zeżarł. A teraz tak, plastik nam się przyda chociażby do tego, żeby tworzyć tutaj tę naszą podstawę tratwy. Którą bym chciał sobie za chwilę właśnie rozbudować jeszcze. Jeżeli chodzi o stakowanie się przedmiotów, stakują się po 20. Jak zrobimy sobie taką małą faremkę, to zaczyna mewa przylatywać, którą można też zabić i mieć łódko na przykład, między innymi. Także czekajcie, ja sobie znowu, patrzcie, wypiję trochę wody. Jak najlepiej, no jak mogę, to sobie wiecie, to sobie uzupełniam w tym momencie. Teraz tak, jest beczułka, tylko nie wiem, czy ja do niej dosięgnę, no właśnie. Płynę dosyć szybko, także nie chciałbym się tam do niej odpływać. Mógłbym tak zrobić, ale nie chcę ryzykować w tym momencie. Okej, okay. Szczególnie, że wiecie, no jak gramy we dwie osoby, to jednak jedna osoba może posterować żaglem, bo żagiel mamy też zrobiony, tego typu rzeczy. Naprawdę, no już sporo rzeczy zrobiliśmy. Siekierkę mamy. A zaraz wyjdzie, że i tak te sporo rzeczy to jest dla niektórych to malutko, tak na dobrą sprawę. Dobra, przede wszystkim robimy jeszcze troszeczkę właśnie tutaj zabudowy. Zrobimy sobie taki kwadracik 4×4 w tym momencie. No okej, i na nim będziemy sobie tutaj działać. Bierzemy ten plastik jeszcze, pyk. Ale zaśmiecone to morze, nie? Ja pierdzielę. Wszędzie jakiś plastik pływa, patrzcie, butelki. To tak będzie wyglądało prawdziwe morze, jak kurde ludzie będą śmiecić na taką skalę, jak to robią cały czas. Dobra, mogę w sumie wyrzucić jeszcze hak tutaj do złapania. Chciałbym dzień, kurde, gro, no. Chciałbym pokazać uroki grania w tę grę w dzień, a nie w nocy tak naprawdę. Pierwsza noc na morzu. Zastanawiam mnie, co ja mogę jeść w tym momencie, skoro... A, właśnie, wędkę zrobię. Zapomniałem o wędce. Dobra, robimy wędkę, bo tam się już przyzwyczaiłem, powiem wam, do buraków. I po prostu na tych burakach siedzę, ale zapomniałem przecież, że ja mogę sobie wędkę zrobić bez problemu. Co ja mam tutaj za wodę? Słoną? To nie, to wylewamy. W takim razie. I teraz tak. Musimy coś powędkować, bo jak widzicie, nam poziom zdrowia tutaj maleje. Chciałbym jakąś rybkę po prostu złowić, ją sobie przerobić na ognisku i dzięki temu mieć jedzenie. Takie małe tratwy, jak widzicie, nie? Które są co jakiś czas je mijamy. One oczywiście też mają na sobie skrzyneczki i w tych skrzyneczkach najczęściej są dobre przedmioty, także je się naprawdę opłaca zbierać, że tak powiem, ale w tym momencie tego nie zrobimy. W tym momencie musimy usmażyć sobie rybkę, co byśmy zaraz się tutaj nie przewrócili z głodu. A powiem wam, że póki co w tej grze jeszcze nie umarłem i nie zamierzam umierać. Także dobra, odbiornik odbiera pobliskie sygnały radiowe. Z tym jeszcze nie mamy pojęcia, co robić, w sensie Sylwester chyba miał już odbiornik do zrobienia, ale właśnie nie wiedzieliśmy co i jak z tym odbiornikiem. Fajną opcją, no wiem, że jesteś głodny, kolego. No wiem, ale mu burczy w brzuchu, Jezu, jak przykro, Boże, nie chcę... No nie, no wiem, zaraz zjemy rybkę, naprawdę. No zamknij, kurde, ten brzuch. Ja pierdzie, dobra, 8 odpadków mamy, to jest naprawdę spora liczba. Powiem wam, przyjemna jest ta giereczka, naprawdę. No pograliśmy jednym machem takim, pograliśmy ponad 3 godziny, także to jest dosyć sporo jak na... Po prostu pierwszą, lepszą taką gierkę. Grę kupiłem za bodajże 50 zł, ponieważ dostałem wczoraj kod zniżkowy od razu na Steamie. Nie dość, że ta gra dopiero co wyszła, to od razu tam kod zniżkowy mi się pojawił na koncie. Chyba 15%, więc zamiast tam 70 dych zapłaciłem właśnie coś koło 50. Paru chyba. Także bardzo fajnie, jestem z tego zadowolony. Bo jak na taką gierkę survivalową, pamiętacie, jak kiedyś były te giereczki właśnie podobne bardzo do Rafta, survivalowe, tam wychodziły jedna po drugiej zaraz. Po Foreście chyba wszystko, nie? Zaczęło wychodzić. Też zresztą nagrywałem swego czasu. I kurde...
te gry ogólnie były droższe, a ta jest bardzo tania, no i jest przyjemna po prostu. Bardzo przyjemnie, no, cały ten gameplay jest dobrze zrobiony, tak, tak mi się wydaje. Dobra, póki co nie będziemy potrzebowali tak bardzo jedzonka, ale zróbmy sobie stół do, może stół badawczy. Odpadki mamy, także stół badawczy można byłoby zrobić. Teraz tak, stół badawczy byśmy sobie postawili gdzieś, gdzieś tu bardziej z tyłu, może przy rogu, nie no, przy rogu może nie ten. Gościu, weź to w oko bijemy. Ty lamusie najgorszy. Dobra, on ogólnie zaczepia, jak widzicie, rogi bardziej, on nie może sobie tak zaczepić od dołu czy coś, także jest o tyle łatwo to jakoś skontrować. Dobra, wychodzę do wody pozgarniać trochę przedmiotów, bo tak też się opłaca robić, także na to nie zwracajcie uwagi aż tak bardzo, że jest ten rekin, bo on zazwyczaj nie powinien was dziabnąć. Mamy wysepkę przed nami, jednak też jesteśmy na tym etapie, że raczej jej nie będziemy zaczepiać, bo raczej z niej za dużo nie weźmiemy, nie? Można wziąć jakieś arbuzy, które są na dole, ananasy są chyba na dole, mango są na drzewach i je trzeba, można zdobyć i kokosy tak samo, tylko chyba ścinając te drzewa, także tego nie zrobimy za bardzo, okej. Dobra, ja bym chciał buraczka jakiegoś jeszcze zgarnąć, bo naprawdę ten... Bo farmę bym chciał po prostu sobie zrobić. No tego buraka niepotrzebnie zjadłem przez przypadek. Ja pierdzielę. Dobra, popłynąłbym po tę beczkę, wiecie? Ej, nie, trochę się cykam. Widzicie, jak ją Dobra, ciul. Szybko idziemy po beczkę. Dobra, jest belać! To nawet mi tu łódka nie odpłynęła, ale patrzcie, jakie fale się w tym momencie zrobiły. Ja pierdzielę, nie podoba mi się ta gra. No, podoba mi się, no co mogę powiedzieć, no fajnie mi się gra, przyjemnie po prostu. Dobra, kolejne odpadki, nie wiem póki co też na co ten kamień mógłby pójść. Musimy skorzystać ze stołu badawczego przede wszystkim teraz. Połowić jeszcze jakieś rybki. Ale jak są beczki, to warto się nimi zająć na początek. Także teraz tak, rybki, co by uzupełnić sobie pasek zdrowia. Pasek w sensie nie zdrowia, tylko głodu. A później jeszcze pićko, rybka, no tak ze 2-3 ryby fajnie byłoby teraz złowić. Dawać mi tutaj, tylko nie tego, nie łososia czy co tam, śledź, dobra. Śledzik może być. Śledzika akurat nie mogę łowić, bo śledzika mogę przerobić, bo niektórych ryb, na niektóre ryby jest tak jakby napisane, że trzeba większy ogień. Także chyba nie jest takiego zwykłego rusztu. Powiem wam, że na tych wysepkach właśnie na górze są ten, na górze są też skrzynki. Dobra. Ciekawe, czy też na przykład, nie wiem, jeżeli wiecie, możecie napisać. Jeżeli ja wyrzucam dalej wędkę, to czy łapię jakieś lepsze ryby? Czy o co chodzi? Śledziki sobie zaraz przerobimy. Także dawaj, dawaj, tu pyk. Surowy sum. O! I suma chyba nie... Tak, potrzeba sporego ognia, żeby to ugotować. Więc suma prawdopodobnie nie zrobię tutaj tak jak śledzika w tym momencie. A szkoda. Dobra, pijemy wodę, teraz napełniamy, napełniamy. Okej, bierzemy tę beczuszkę. Rekin w frajerze, odejdź ode mnie, nawet nad mnie nie tykaj, gościu. Dobra, zbieramy oczywiście cały czas to, co potrzebujemy. Dobra, teraz tak, stół badawczy. Mamy ziemniaka, czekajcie, mamy ziemniaczka, ziemniaczka możemy posadzić, zdecydowanie. Zasadź surowy ziemniak. Teraz tak, jeżeli chodzi o ziemniaki i inne tego typu rzeczy, które sadzimy, to potrzebujemy słodkiej wody, żeby je zalać, nie? Także proszę bardzo, zalewamy. No i robimy nową wodę od razu. Dobra, śledzika sobie jednego zgarniemy, drugiego już kładziemy. No i sobie go teraz też szamkniemy. Jak widzicie, on nam strasznie dużo nie daje życia. Także no, tych śledzików to sporo by trzeba było, żeby nam zapełnić cały pasek. Powiem wam, że rekin dużo daje na przykład. Nawet chyba mewa, którą sobie upieczemy jako kurczaka, to nam dużo też daje. Dobra, chciałbym sobie badania sprawdzić teraz. Także tego, jak się badania robiło? Daje się na przykład przedmiot jak plastik, daje się zbadaj i teraz co? Aha, bo plastik zbadałem tak jakby. Zbadam teraz deseczkę. Zbadam sobie liścia. Zbadam sobie odpadki. No i tak naprawdę mogę się teraz uczyć robienia pewnych rzeczy. Tego nie mam, sztabki miedzi też nie mam, szkła nie mam. No tych rzeczy się jakoś za bardzo nie nauczę póki co. I teraz tak, tak, zbadaj, proszę ja was bardzo, pyk, zbadaj. No i tak tego nie mogę zrobić, także
Także przyps na razie. Mogę chyba kamień jeszcze dodać tutaj. Tak, mogę dodać kamień, ale póki co też na razie więcej nic mi to nie da. Mogę dodać linę. To mi da barwnik chyba, dokładnie tak. Czy coś jeszcze mogę z tych przedmiotów dać? Chyba nic już. Chyba to już są normalne surowce, które sobie tutaj będą siedziały. Także teraz jeszcze zjemy śledzika. I zaraz zabieramy się znowu za wyławianie rzeczy plus przedmiotów, plus rybek jakiś. Także tu mam 20 tego, to jest dobrze. Nie jest źle póki co, powiem wam. Ja bym sobie coś zaczął znowu budować może, tylko nie wiem co teraz. Chyba sobie poszerzymy po prostu. Będziemy sobie tak poszerzać co jakiś czas. 4 na 4, także dowalimy po prostu do tyłu trochę. Dobra, jeden taki ten dowalimy i teraz tak. Z przodu można byłoby zrobić, ale to później. To zrobimy sobie takie pływaki na razie. Zrobimy sobie o takie pływaczki. I później będziemy tutaj umieszczali te z siatkami tak jakby do pływaków, powiem wam. Bo są takie jakby... O, czekajcie, bo mi się połamał hak. Są takie rzeczy, które, w sensie takie podłoże, które jak ustawimy sobie, to nam łapie po prostu te przedmioty samo do siatki. Ale to też, jeszcze chwilkę na to trzeba będzie, żeby to zrobić. Także kolejna beczka, surowy burak jest, świetnie. Szkoda, że niestety teraz, no ja poczekam z sadzeniem. O, się przyczepił już do nowej rzeczy tutaj. O kurde, masz, rekinie najgorszy. Okej, potrzebujemy od razu nowej tej włóczni, Boże, tak, włóczni będziemy potrzebowali. Tylko teraz tak, deseczki przede wszystkim. Musimy wyłapać deseczki, dawać mi deseczki, dawać tu pyk, jedna deska, druga deska. Okej. Dobra, jesteśmy na górze, tworzymy sobie drewnianą włócznię. Potrzebujemy desek aktualnie, zdecydowanie dużo desek potrzebujemy. Wypływam w łowy. O ty, ciulu. Zostaw mnie, rekinie, najgorszy. Dobra, fajnie byłoby te beczki zgarnąć aktualnie. No, potrzebujemy przedmiotów teraz. Surowców nam brakuje. Tutaj widziałem, deseczka przepływała gdzieś. Powinna zaraz wypłynąć spod nas. Tak, jest deseczka. Pyk, kolejna beczka dla nas. Świetnie, mega. Mega się te beczki teraz ułożyły. Także okej, zbieram. No, halo, zbierz mi tę beczkę, panie. Zbierz tę beczkę. Okej, bierzemy. Póki co nie będę tak wchodził do wody, przez to, że ten rekin mnie ciul zaatakował. No i będziemy potrzebowali sobie na pewno jedzenia teraz zrobić. Tak, po pierwsze musimy się napić, tutaj sobie zalać. Czekamy, tak jak powiedziałem, też z tym, bo jedną wodą zalewamy trzy grządki od razu, więc mi się nie opłaca po prostu w tym momencie zalewać do każdej rzeczy osobno, bo wiecie, no z tą wodą to też nie jest tak łatwo, szczególnie, że cały czas musimy tutaj podlewać to. Okej, ja bym chciał w ogóle może skrzynkę stworzyć, pierwszą skrzynię. Skrzynka, dobra, pierwszą skrzynkę zrobiłem. I tę skrzynkę sobie postawimy póki co tutaj, za stołem. A, mogłem ją zrotejtować troszeczkę, ale to w sumie nieważne, szczerze powiedziawszy, aż tak to dużo nie zmienia. To sobie póki co tutaj ustawimy. I teraz tak, nie ma jeszcze plonów, mamy wodę w razie czego. Będziemy chcieli zebrać tego ziemniora i postawić tam kolejne rzeczy. Teraz pyk tutaj. Za ten czas możemy jeszcze powędkować. Nie wiem, czy tę beczkę zgarnę, bo tam ten śmietnik pływa najgorszy, rekin. Czy co? Ciul! Beczki są ważne. A niech mnie gryzie, no już mi się troszeczkę zdrowia tutaj powróciło. Także o, widzicie, nawet mnie nie ugryzł. Ciul najgorszy. Dobra, zgarnęliśmy troszeczkę przedmiotów. Okej, zgarniamy kolejne. Będzie podpływał tutaj. No chodź, ja mam dzidę. A, nie naprawiłem tutaj tego miejsca. Czekajcie, już naprawiam. Okej. Teraz ta... O Jezu, ile beczek! O, damn! Jakby... A, chciałbym tam do tego jakieś śrubeczki zgarnąć, czy śruby pełne. Ale bym pozgarniał te przedmioty. Chciałbym skręcić w prawo, gro, pozwól mi. Okej, dobra. Zbieramy plony, czyli z jednego dostajemy tak na dobrą sprawę kolejne dwa, także opłaca się od razu to sadzić, bo wiecie, z trzech mamy sześć i tak dalej, i tak dalej. Także teraz robimy tak, nalewamy i robimy sobie nowe. Oczywiście to sobie zbierzemy, teraz tak, to sobie wyłowimy, te beczunie. A do tamtych po prostu podpłynę. O Jezu, tu jest jeszcze beczka z tyłu. Halo, beczka? Dobra, złapana. Okej.
Płynę, płynę po prostu z tego. Płynę, 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 płynę. Zgarniamy jedną, drugą i wracamy szybko. Tak to działa, ludzie. Dobra, rekin nas nie dorwał. Także świetna sprawa. No i teraz tak, możemy sobie ziemniaczka już zaparzyć, bo ten ziemniak jest do przodu. Co z tą wodą w ogóle? Skąd ja tę wodę miałem? Nie wiem, dobra. Bierzemy sobie tak, robimy, wypijamy wodę i teraz robimy nową wodę. Zbierz mi to od razu. Naprawdę, jak coś tak blisko już podpływa, to trzeba zbierać, bo to nie ma sensu tego właśnie nie zbierać. Jak już mamy coś naprawdę tak blisko. Dobra, rekin najgorszy sobie pływa, niech sobie pływa, mam go naprawdę w dupie w tym momencie, za przeproszeniem oczywiście. No i myślę, że to jest całkiem nieźle jak na jeden dzień gry. Mamy jedzenie już podstawowe. Liny sobie na pewno jeszcze zrobię, bo mogę. Mam trochę slotów wolnych, także tak sobie zrobimy. Okej, no i tak jak mówiłem, myślę, że na pierwszy dzień to było na tyle. Ustawimy tu sobie już buraczka, zjemy sobie oczywiście też ziemnioczka. Na pierwszy dzień myślę, że to by było na tyle, ludzie. Także jeżeli odcinek z takiej giereczki wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. Ja sobie tutaj jeszcze, wiecie co, tak z minutkę pogram, żeby tutaj dokończyć, ale już wolałem powiedzieć, już się wolałem pożegnać, żeby nie było. Tak popatrzyłem, że w sumie jeszcze bym tutaj pozbierał parę rzeczy. Ja powiem wam, że ja zaraz wyłączę nagrywanie, ale ja nie skończę grać w tym momencie. Ja naprawdę sobie pogram jeszcze teraz, tak myślę. Na spokojnie, ja myślę, że na spokojnie z godzinę teraz jeszcze pośmigam tutaj w rafcie, żeby pozbierać trochę fajnych rzeczy. Dobra, surowy ziemniaczek wleciał, okej. Zrobimy sobie chyba jeszcze drugie palenisko, chociaż nie wiem, czy na jedną osobę będzie nam więcej potrzebnych. Dobra, to sobie zjemy jeszcze. Patrzcie na to, zjemy sobie, wszamiemy sobie buraczka. No i buraczek też wszamany. Powiem wam, że kokosy i mango opłaca się na przykład jeść, bo z nich mamy i pragnienie nam spada, i głód. Ten rekin to powinien już umrzeć. Jeszcze nie umarł. Myślę, że to będzie ostatnia jego próba tutaj zdobywania czegokolwiek. Myślę, że po tym jeszcze jeden atak i będzie po rekinie. Ja naprawdę wątpię w to, żeby rekin więcej przetrwał. Także dobra, jeszcze jednego buraczka zrobię. Tego buraczka zatrzymam akuratnie, żeby go zrobić. Te ziemniaki mogę już przetwarzać w razie czego. Jeżeli o to chodzi, to chyba nie mam żadnych nowych przedmiotów, co by się czegoś nauczyć. Także mogę się tylko tutaj rozwijać co najwyżej. No gwoździ na pewno mi będzie brakowało na gwałt. W sensie, że ten, że na zrobienie schodków i drugiego na przykład piętra, czy coś w tym guście, możemy sobie oczywiście zrobić, nie wiem. Ale na razie nie, ja wolę chyba sobie potrzymać, niechaj się rozrasta moja łódka. Okej, kolejna beczka, liść, no nie, tego typu rzeczy mamy, to nam nie jest jakoś mega potrzebne. Dobra, pyk, jest plastik. Będę musiał za chwilę zobaczyć, jak zrobić ten, jak zrobić z siatką. Drewniana foundation. Nie wiem, jak to z siatką właśnie zrobić. Czy ja będę potrzebował siatki i będę musiał to zbadać, czy jak to wygląda? Czekajcie, siatka. Nie mamy siatki jeszcze. Przynęta na rekiny. Wiosło mi nie było potrzebne do tej pory. Toporek. Toporek mógłbym zrobić w sumie już na wyspy w razie czego lądować. To by nie była zła rzecz, tak na dobrą sprawę. Ej, nie, toporek zrobię, zdecydowanie. Toporek jest warty stworzenia. Także toporek sobie gdzieś tutaj umieszczę. Umieszczę tak przy użytecznych rzeczach. Co jeszcze? Właśnie ten żagiel. Ej, żagiel mogę stworzyć sobie. Także żagiel i kotwica. Tylko że to jest kotwica, która za każdym razem nam się niszczy. Także to jest przyps trochę. Żagiel w sumie możemy sobie stworzyć. No i proszę państwa, będziemy go mogli za chwilę postawić. Miałem w sumie kończyć odcinek, także... Dobra, to z żaglem i z resztą dobudową statku będziemy się bawić w kolejnym odcinku. Także i tak całkiem sporo dzisiaj zrobiłem. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, no i na razie. Cześć!